serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dało piękne 120 watów z wysterowania z 5 watów na tym tranzystorze wyciskam. Tu jest podłączony sztuczny obciążnik. Zaraz zresztą Wam pokażę. Ta końcówka mocy jest w tej chwili odpięta pomiar samego transceivera. Transceiver oczywiście działa, żeby było śmiesznie, to znajdźmy sobie jakoś taką luźniejszą, o 712. I ustawmy jeszcze sobie tego Johnego, właśnie przy okazji się pytam, którego mam wysłać ten odbiornik. Jeśli tam będzie właściciel już tego odbiornika oglądał ten odcinek, to proszę o kontakt na maila, albo telefonicznie najlepiej, telefon też masz. Dobra, słuchajcie, 712, podłączony jest mikrofon, raz, dwa, jeden, dwa, trzy, raz, dwa, może się dostroimy, tylko muszę się dostroić. Ten Johnny oczywiście w tej chwili nie ma żadnych podłączonych anten. Ojejku, jeszcze spadł powerbank. Nie ma podłączonych żadnych anten. Po prostu, bo tu jest i tak dosyć blisko, także usłyszycie, jaka jest różnica, że tak powiem, w modulacji. 712 nadajemy, to tutaj też ustawmy 712. Raz, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery, test, 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 raz, dwa, trzy, cztery, raz, jeden, dwa. Modulacja jest bardzo piękna. Zresztą nie wiem, czy to słychać, ale pewnie słychać. A teraz zobaczymy, jak to wygląda na oscyloskopie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, dwa, trzy, raz, dwa, test, test, test. No dobra, a teraz podłączmy sobie oscyloskop. Tutaj sondo do wyjścia anteny. I zobaczmy, co się dzieje na oscyloskopie. Tu mamy oscyloskop. Raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2. Raz, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Jak widać, pięknie, ładnie pracuje. Johnny ma tutaj podłączony akumulator, tylko ten akumulator jest dosyć słaby. 712. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, sprawdźmy jeszcze napięcie na wyjściu. Głośno krzyknę. 30 V. Słuchajcie, 30 V w piku. To teraz sobie weźmy kalkulatorek, mniej więcej przeliczmy, zobaczymy, ile wychodzi prosto z tej końcówki mocy. Końcówka mocy 19,69 w 2SC. 30 razy 30 podzielić przez 100. Wow, 9 watów. Nie, on tam ma około 7 watów, bo tam jeszcze trzeba ten współczynnik jakiś tam dodać, ale w piku 9 watów, sporo. Słuchajcie, jak na ten tranzystor, sporo. Czyli jest po prostu, jest wszystko poekranowane tak, jak ma być, tylko teraz jeszcze tutaj to pójdzie jeszcze w jedną metalową obudowę. Od spodu jest już ekran przykręcony w jedną obudówkę. No i co poza tym? No i poza tym będzie końcówka mocy podpięta. W następnym odcinku pokażę, jak działa przy 100 watach. Bez żadnego problemu. Myślałem, że będzie gorzej. 100 watów elegancko idzie. Myślałem, że będzie gorsza modulacja, wiecie, przy włączeniu tego wzmacniacza. A się okazuje, że jest większa, że tak powiem, większa płynność tego wzmacniacza, czyli taka, jakby to Wam powiedzieć, no ciężko by było mi to określić,
Chodzi o to, że on bardzo mocno podbija, jeszcze mocniej tą modulację podbija. No i moc przede wszystkim, no. Co tu dużo gadać. I wychodzi taki mały transceiver. Dobra, odepnijmy to, odepnijmy sobie sztuczne odciążenie, odepnijmy, podepnijmy antenę, zobaczmy jak to słychać. Okej. Jest wcześnie rano, jest centralnie południe, 12 godzina. Zobaczymy, czy ty w ogóle cokolwiek odbierze. O tej porze. Nie ma nic z QRM-y, prawda? Trzeba w końcu wyleźć na dach i zrobić tę antenę. Już było tak fajnie, prawie wiosna do nas zawitała, że tak powiem. A ja przegapiłem ten jeden dzień taki fajny, był jeden dzień. O, coś tu słychać. Ale bardzo, bardzo słabiutko. No co, no w sumie dzień jest, nie? Słuchajcie, 3710 nad Johnem to lepiej będzie słychać na pewno troszkę, a może. Dobra, ale nadajnik pracuje. Test, test, test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, halo, halo. O kurde, się zapomniałem. Ja mam antenę podpiętą. No, to jak zdam, o ile zdam, egzamin, trzymajcie kciuki w marcu, to już będzie swój znak i tak ja myślę, że do maja i w maju będę pewnie w eterze już na 80 metrach. No i tyle, no pozdrawiam. No coś to gada. No i tak, Johnny podłączony pod tę samą antenę. Jest, wiecie co wam powiem, jest lepsza słyszalność troszeczkę na Johnnym. Czułość Johnego jest lepsza. Choćby tylko w ten sposób, jak grzybło gorąco, się wpiąłem pod antenę. A tutaj masę na przykład oscyloskopu podepnę, już jest lepiej. Pamiętajmy, że to jest 12.09 w tej chwili, w dzień. Także nie mamy propagacji, a facet jest mobilny, z tego co wiem, z samochodu gdzieś nadaje. Możemy sobie się wystroić. Bardzo słabiutko. A teraz przepinamy się z anteną pod... no jedną rękę też za bardzo tego nie zrobię. Pod transceiver. No, coś tutaj słychać, ale... Nie. Czyli szumów ma więcej ten jednak jeszcze. No niestety, tak wszyscy zachwalali o ten SA612 jako mieszacz, ale one strasznie dużo szumów wprowadzają. Także... No, szumofony, ale to nic. Będziemy robić jeszcze jedną sztukę. W
tym razem na LA1180 na 2. I nie będziemy przełączać filtra, tak jak tutaj jest przełączany filtr przez przekaźniki, bo jednak te przekaźniki swoje robią, wprowadzają szum, a będziemy przełączać bifo i generatory, nie? I prawdopodobnie jeszcze zrobimy w ten sposób, że zastosuję scalaki CD4060 bodajże, tak? To są, czy 4760, są przełączniki, takie jak się stosuje przy przełączaniu audio. Chodzi o przełączanie zamiast przekaźników, to zrobić przełącznik elektroniczny. Zobaczymy, czy to nie będzie, jak, co to będzie z szumami, nie? No i czy one taką częstotliwość przynoszą, ale przynoszą chyba z tego, co kojarzę. O. Niestety. Brak propagacji, a te moje anteny, tylko tyle, że to kawał druta wisi tam dwa odcinki. Nie wiem tam po ile, chyba coś po 12. O, propagacja nadchodzi. No to dobra, to teraz przełączamy się 714. Przełączamy się szybko pod Johnego. Jedną ręką. Co 14 to już tu. No, Johnny lepszy jest. Jednak to sam odbiornik, no. No, ale ten potrafi nadawać. Nie mamy anteny, to i nie mamy nośnej. No i dobrze jest ekranowany. No, na Johnnym lepiej słychać, słuchajcie. No nic, trzeba się brać za anteny. Wiosna idzie. Pozdrawiam wszystkich. Tych, którzy lubią i nie lubią radia.